Cthulhu for Tarkin. Hiya, Cthulhu for Tarkin. Siema, z tej strony Gaby 95 i gramy ponownie w The Sinking City, czyli w zatopione miasto. I cóż teraz naszym celem jest i też co się działo poprzednio. A więc zaczynając od tego drugiego, poprzednio okazało się, po dostaniu się tutaj, w tej okolicy, dostaliśmy się do banku. Gdzieś tam, czy do biblioteki, mniejsze. Tak czy inaczej, gdzieś tam odnaleźliśmy, że jest coś takiego. I jak... że jest coś takiego, jak jakieś woluminy, jakieś księgi. I zaczęliśmy je po prostu sobie zbierać. Są to księgi głównie okultystyczne. I udało nam się zebrać chyba dwie, jeśli dobrze pamiętam. Przy okazji pobawić się, to nazwijmy, postrzelać do jakiejś potworności, do jakichś korzeń, mniejszych bądź też większych. No i w tym odcinku chciałbym kontynuować tą misję, czy ten cel i odnaleźć resztę tych ksiąg, które nam pozostały. Tak troszeczkę. Tak, troszeczkę poro wykonywać sobie takie misje poboczne, żeby zdobyć troszeczkę expa, bo jednak Sinking City jest takim w sumie RPG-em z dość prawdziwego zdarzenia, gdzie rozwijamy naszą postać, gdzie przeżywamy tutaj całą przygodę jako właśnie nasz bohater i gierka nie prowadzi nas bezpośrednio za rączkę, czy bezpośrednio za rączkę. Gierka nas banalnie za tą rączkę właśnie nie prowadzi, i nie pokazuje zrób to, tylko daje nam plus, daje nam wolność. Możemy pojmować jakieś fakty, czy rozwiązania sprawy na własny pomysł, we własny sposób. I w zależności od tego, jak my wybierzemy, tak będzie tutaj to później rozwiązywane. Także zabieram się za odnajdywanie kolejnej ściągi. Tylko znajdę, gdzie to się robią. Trafiłem na miejsce, w którym mamy ten symbol taki dziwny i nie pamiętam, co to oznaczało. Czy to oznaczało potwora? Jeśli już, to z pewnością nie jednego. Trzeba taki dziwny podpływ. Nie wiem jak się... na E się napierdalało. Łopatka, którą posiadam, bo mi się ostatnio przypomniało weźcie. Mój umysł zaczął reagować choć w trochu. Nazywa się taperka. Więc... możemy napływać tapelką. Oni co, zjebali się czy chwili?
Dużo potworów, wyjątkowo. Znaczy wyjątkowo. Aż tak wyjątkowo, to może nie jest, no ale jest potworów, sporo. Które warto skopać. Tu nic ciekawego nie ma. Zajrzymy więc na piętro wyżej, ale jeszcze najpierw... Chyba, że się wystraszył. Nie ma nic. Wytrzymałe to pójstwo. Ciekawy jestem, o co z tym chodzi. Bo to nie jest zwykła czarna mgła, tylko coś się z nią odpieprza. Ale co takiego? Czy o co chodzi dokładnie, to już ciężko mi powiedzieć. Jest takie przejście, no dobra, ale my jeszcze... Już nie mam mgły. Ale też ogólnikowo tu nic nie ma. Szkoda, myślę, że będzie to nieco tutaj. Fajne miejsce, żeby coś tutaj było i poza podporami tylko ma pustka. Ale no nic, to opłyniemy w takim razie dalej. Tak jak widać na, powiedzmy, takiej przypiętej notce wyżej, to dajemy się do szpitala w zachodniej części Nowych Wzgórz i tam będzie kolejna księga. Wybrałem Nowe Wzgórza dlatego, że tam są akurat księgi dwie. Najpierw po zachodniej stronie, później chyba po wschodniej, albo bynajmniej... Nie, właśnie po zachodniej, gdzieś może bliżej tego gaju małpiego. I później właśnie przez ten gaj będzie trzeba przejść. Także powiedzmy, plan jest wstępnie dobrze rozplanowany. Oczywiście, że obszar jest opanowany przez potwory, no przecież tu innych nie ma. Też będę biegł. No i chuj. Chyba dopóki się spiadam, to jest dobrze, ale jak przestaję się spiadać, to jest już źle. Na szczęście mój cel jest dalej. Także nie będę się tu pendolił. Ciekawe budynki, drzewa. Zobacz, budynek szpitala musi być gdzieś w tej okolicy. Nawet jest szpital. Dość to tak wygląda.
Zajebiście trafiłem, pływ, panie. Mam nadzieję, że to jest szpital, nie kupnica tak typowo. Nie, po czyjś, to z zwłokach będę sobie się wspinał. Bo dlaczego nie? Przecież to jest całkowicie dobry pomysł. Tylko dziwnie wchodzi po schodach. Trzymając spływę. To jest aż fascynujące i zadziwiające, że tu nic nie ma, żadnego potwora. Poza tym, że nasza postać świruje. No to gdyby nie to, że świruje, to i rzeczywiście jest pusto. Jeszcze co prawda mam jedno piętro. Ale co, nie mogę wejść? No. Chyba jest jeszcze jeden podpływ. W końcu coś się dzieje. To powiedzmy z plusów. Chyba jest jeszcze jedno piętro. Nie? Postać mi tutaj ześpiuje tak do porządku. Aha, chyba psycha siada przesadnie. Teraz wydaje się prawie wielkości stołu, nie? O chuj. Bardzo. Bardzo.
Ciul. No i kurwa, no na jeszcze, ja pierdolę. To kurwa myśl. Stałem przy tym, widziałem tą potoczkę, ale chodziłem, nie wiedziałem. Bo najpierw wydawało mi się, że może ewentualnie postać wariuje. No bo z tej wariacji ma też dziwne jakieś speedy. Więc myślałem, że to wszystko. Więc wyłączyłem i sobie chodziłem dalej. No i jak się okazało, sami widzieli. Chorały Dioli. Czy coś. Proszę bardzo. Na chwilkę dla was. Dobra. Teraz sobie pomysł, będzie stąd po prostu udać się na zewnątrz, czym prędzej. Żeby mnie przypadkiem potwory nie zaczęły atakować. To byłoby jednak szkoda. I pora udać się po kolejną stronę. Dobra, skoro jedną księgę mamy, idziemy po drugą. Po drugie jest fajna legenda, że przy ozdobni stydu stoi jabłoń, przy której twierdzą, że zostało zabitych sporo wiedźm. A jedna z tych wiedźm, że przyznała, że otrzymała księgę od samego diabła i mieszkała gdzieś tam na północ do jakiegoś skrzyżowania konkretnego. No i moim celem będzie udanie się właśnie do tej krzyżówki, czy aż na północ od niej, i sprawdzenie, czy księga może znajduje się gdzieś tam nadal. Opowiadają, że księga się ukaże czarownicą, tam gdy czarownicy się odrodzą. I co prawda my czarownicą nie gramy, ale nasza postać ma swój magiczny wzrok, więc sądzę, że z racji właśnie tego wzroku będziemy w stanie księgę dostrzec. Znaczy jest to, że właśnie nie zauważyłem nawet, ale się okazuje, że jestem właśnie w regionie, w rejonie tego miejsca, do którego chciałem się udać, bo miało być na północ od krzyżówki Museum Avenue z Communion Road. Więc no, ustawiłem sobie cel tutaj. No i cała północ jest tu, nie? A nawet głębiej. Ale prawdopodobnie głównie tutaj będzie. Chyba ja mam wrażenie, że to może być na cel. Podoba mi się, że cel, ten znacznik tego terenu opanowanego przez potwory się porusza. Chyba zaśladować musisz. Rzeczy się tam wyśladowuje, nic nie korzystam. Nie wiem, czy w ogóle tam sobie z nią radę, znaczy, czy jest o co z nią walczyć, czy ona jest śmiertelna, czy nie.
Dabo, zajebiście siadło. No i tam leży moja księga. Czyli rzeczywiście. To był, ona była monitorem. Fajnie, mi się podobało. Ale jak ładnie ten. Jak się ładnie prezentuje tutaj. A, kuźwa. Necronomicon. Uuu. Powiedzmy. Taka legendarna księga w mitologii katulowej. Necronomicon był księgą. Chyba coś z tą księgą zła. Nie pamiętam teraz dokładnie, jak się to nazywało. Ale jeśli ktoś kojarzy, bo to są komentarze nadal. Może ktoś w końcu. Także czytamy chwilkę. Będzie w dwóch częściach. Szkoda. Nie dłużej tej drugiej części. A, okej. Okej, mamy Necronomicon. Ten pokój chyba to nie on był, tylko główny punkt tego symbolu jest tutaj. Trochę, że to zrozumiałem, ale tu. Jeśli chodzi o Necronomicon, księga pierwotnego zła? Chyba nie. Jeszcze jakoś inaczej. Ale jeśli chodzi o Necronomicon, to z nim jest taka sprawa, że jeśli chodzi o to, z czego on został wykonany, ta okładka jego, to odpowiedź brzmi ludzka skóra. Także jest to rzeczywiście księga dość mroczna i zawiera dużo mroczniejszą zawartość. Pierwszą rzeczą, którą można zauważyć w tym miejscu, jest to, że rzeczywiście miejscówka wydaje się bardziej miejscem właśnie dla osób bogatych. Jest tutaj troszeczkę ludniej, bym powiedział nawet. Jest ładny, po prostu ładny. Więc to jest jedna rzecz, o której bym chciałem powiedzieć, że rzeczywiście wygląda to na dzielnicę dla bogaczy. A drugą sprawą, dość szybko mi się udało przypomnieć, bo nie dawało to spokoju, że Necronomicon zwany jest księgą umarłego prawa. Cokolwiek by to znaczyło. Dobra, teraz szukamy jakiegoś diabelskiego młyna, jak dobrze rozumiem. Miejmy nadzieję, że dobrze rozumiem. To jest tak dużo mgły, że w sumie nie widać aż tyle. A. Widzę diabelski młyn, ale tyle mgły rzeczywiście tu jest, że jest on naprawdę ciężko widoczny. A dosłownie, kiedy mówiłem, że muszę go poszukać, stałem zaraz obok. Aha. Nienazwane kulty. Podoba mi się, jak bardzo szczegółowe są opisy, tak jak było w tej księdze, tak? Co należy zrobić, wykonując rytuał? Nie przeginaj, ziomek. Nie kulka w łeb. Masz aparat, możesz też strzelić fotę co najwyżej. Selfiaka, ale z aparatu, a nie spływa z pistoletu. Ale jestem ciekaw, co by było, jakbym zostawił rzeczywiście mu pole. Znaczy zostawił go samemu sobie. W tym stanie, w jakim był, z pistoletem. Czy rzeczywiście odpierdoliłby sobie w łeb, czy nie? Zagwozdka taka. Może kiedyś. Na razie chciałbym umierać jak najmniej. No i wybieramy się po kolejną z ciąg i sądzę, że chyba dzisiaj wszystkie obskoczymy. Widzę pewien minus tej przeprawy tutaj, w miejscu, gdzie dotarłem.
Otóż rytuał odprawiany jest w... Okej. Okay. Ten ziomek tą księgę ma i on odprawia rytuał nocami. Natomiast chyba nie oznacza to, że... Że tej księgi miałoby nie być. O właśnie. Chociaż może to się już robi za łatwe, takie coś. Księga Dagona. O kurwa. Fajnie. Dagon, czyli jedno z bóstw w Cthulhu. Taki powiedzmy, chyba bym powiedział, Ulmusz. Mimo że Cthulhu też jest w sumie istotą podwodną, morską, to jednak bym powiedział, że Dagon jest jednak odpowiedzialny tutaj za jakieś takie rzeczne, morskie rzeczy. Ale no, ciężko go nazwać typowo bogiem, nie? Czy bóstwem. Bardzo mi się podobają te sposoby wykonywania tych rytuałów. To nie byłoby znaleźć tutaj budkę telefoniczną, żebyśmy mieli lepszą możliwość powrotu później tutaj, w to miejsce. Bo jednak warto by było mieć połączone te wszystkie miejscówki ze sobą, żeby nie musiał zadupiać z miejsca na miejsce. Nie wiem, czy tu będzie w ogóle jakaś. Fajnie by było. No bo sądzę, że następną osobiście wrzuciłbym gdzieś tu, więc jedną będą. Przynajmniej będąc graczem, w ten sposób bym robił w grze. No. Ewidentnie nie jestem taki głupi, na jakiego wyglądam. Albo przynajmniej byłbym dobrym projektantem gier. Wyczuwałbym gier, tak? Tada! Dobra, więc została nam jeszcze tylko jedna księga. A teraz szukam czyjegoś mieszkania, w którym nikt nie chce mieszkać. Bo właśnie w tym mieszkaniu miałaby być księga kolejna. Co tam wpływa, zaczęły się dzieją? O, to jest inny podpływ. Zgiń, kutwo. No. Jak ma zostać? Trochę wygląda, jakby to mógł być ten budynek. Ja was pierdolę. Coś tu chuju. Gdzie ten niebaniec? Dziwny podpływ, cały czas ucieka. Chyba, że ma jakąś magiczną zdolność, ale no... Póki co jego największą zdolnością była jego śmierć. Nie jest jakieś domostwo? Bym powiedział, że może nawet te. Ziomek się powiesił, zgadza się. Ej, mieliśmy jedną wizję chyba z nim właśnie. Ciekawe, czy te księgi były jakoś powiązane ze sobą. Znaczy na zasadzie powiązane ze sobą, że ta pokazuje mi wizję właśnie tego smałego faceta i powinienem iść na przykład tutaj, w to miejsce.
Czemu staje? Ktoś tam pływa. Jakiś lekarz mi kiedyś pływa z pluwą. Jeszcze w stanie. O chuj chodzi. Jeszcze raz, no bez podstawy. To jest chyba przyczyna mojego zajebistego stanu psychicznego. To już pływa, zostań. O chuj tu chodzi. Lepiej dalej. Odpływanie tu mam, nie? Widać księgi? Mam wrażenie, że muszę jakoś tego potwora wmanewrować, bo mogę włączyć tylko oczko wtedy, kiedy potwór żyje, powiedzmy to, tak nazwijmy. Natomiast jak jest unieruchomiony chociażby przez pułapkę, to już moje oczko się wyłącza. Więc on musi być w stanie ruszać, a ja w jakiś sposób chyba będę go musiał namówić. Nam wymanewrować i coś przeszukać, tylko za chuj ja nie mam pojęcia. One eternity later. Coś objebałem i spierdolił z budynku. Zajebiście. Właśnie będę miał z nim spokój. Chyba, że się nauczył wchodzić do środka. To niestety nie może zostać wykluczone przeze mnie. Ciekawi mnie tylko, gdzie pobiegł. Może nie był straszny, może nie był nie wiadomo jaki. Poza tym, że był pływał upierdliwy jak cholera. Bo nie chciał się tu rozejrzeć, nic zrobić, ani go pokonać, ani nic tutaj zdziałać. Ja się szwędam i szwędam w celu. Jak mnie potwór jeszcze goni. A tak, nie ma potwora. Miejmy nadzieję, że nie powinno być. Bo jeśli się okaże, że będzie miał tutaj być z jakiegoś powodu. To wtedy będzie chuj. Dobra, książka nazywa się Książka, która czeka. Więc zobaczymy, czy o to może chodzić. Troszeczkę cały czas się nad tym zastanawiałem, czy może rzeczywiście mam czekać, czy nie mam czekać. Ale w sumie chuj wie. Bo póki latał potwór, no to skuja z tym mogłem poczekać. Natomiast teraz, jak już nie biega przynajmniej za mną ten pedał, to mogę postać dosłownie w bezruchu i liczyć na to, że coś się zmieni.
Wydaje mi się, że gdzieś coś jeszcze powinno być. Coś powinienem móc zrobić. Bo tu chodzi o tą ścianę ewidentnie. Ale co? Dokładnie nie mam pojęcia. Much, much, much later. Uspokoił się, nie szedł sobie w łeb. Ale dalej nie mam pojęcia, co ja mam tu zrobić. To wygląda tamten obrazek, jakby powiedzmy dwa przejścia. Dla mnie to brzmi tak, że przejdzie jednym przejściem. Żeby wyjść w drugim tego. Ale czy na pewno chodzi o połowie tego? Ja się tam razem z ziomkiem pierdala jakąś jakiegoś tuszonego szczura czy coś. Spoko. O, jeszcze mogę. Ta ściana. Z jakiegoś powodu teraz mogę, a wcześniej nie mogłem. Ja pierdolę. Oczywiście to pomieszczenie nie było. Nie. Księga, która czeka. Jak pływa pizza na szkała. Dobra. The Vermis Mystery. Chcesz coś o jakichś tajemnicach? Chyba księga dotycząca zaklęć, czy coś w tym stylu. Zakończyliśmy wszystkie misje dotyczące... okej. Okay. Wszystkie to my żeśmy ogarnęli i dostaliśmy tylko strój. Misja przyjemna, fajne księgi żeśmy odnaleźli, ale uważam, że no nagroda jest tak średnio tego warta. Chociaż strój kultysty mi się podoba, bo miał tą czapkę taką śmienicę na łbie, także to było spoko. Dobra, w tym miejscu sobie zakończymy naszą sprawę oraz nasz cały odcinek. Udało nam się odnaleźć wszystkie księgi do końca. Tym razem skupiliśmy się na większej ilości z nich w stosunku do poprzedniego odcinka, w którym chyba odnaleźliśmy dwie. Była to długa przeprawa, długa podróż, długa przeszukiwania wielu miejsc, niektórych szybciej, jak na przykład miejsce od wiedźm, co poszło ekspresowo i bardzo przyjemnie bym nawet powiedział. Ale też były te, które były gorsze, tak jak właśnie w szpitalu, gdzie nie wiedziałem, że mam podejść do zwłok. Myślałem, że troszeczkę bardziej jasny ten cel. No i tutaj ten dom rybaka, który tak naprawdę do tej pory nie wiem, co zrobiłem, że mi się udało. Także było przyjemnie, ciekawie z racji właśnie ksiąg. Ale było też trochę smutno z racji latania po niemalże całym mieście. Dziękuję wam za oglądanie, miłego dzionka, miłego wieczoru, no i na razie.